Kiedy Twoje dziecko jest gaduło? Pewnie często myślisz sobie: O gorz, znowu gada i gada, a ja mam dziesięć tysięcy rzeczy do zrobienia. Ale pomyśl sobie: Czy to, że gada, to nie jest tak, że potrzebuje z Tobą kontaktu, że potrzebuje porozmawiać, bo coś jest dla Niego ważnego? Pewnie jest też tak, że często masz milion rzeczy do zrobienia, ale pamiętaj, że czas spełnia, spędzony z dzieckiem, czas rozmowy, to najczęściej najważniejszy czas. W tej rozmowie dziecko może poczuć się ważne, najważniejsze, ważniejsze niż te sprawy. Które cię absorbują w codziennym życiu, najważniejsze Najważnie, niż Twoja praca, niż działania, które wykonujesz. Możesz oczywiście mieć taki problem, że natychmiast musisz wykonać jakąś pracę. Potraktuj swoje dziecko poważnie. Ono zrozumie, że w tym momencie nie masz dla niego czasu. Ale jeśli powiesz, posłuchaj. Teraz ważną rzecz muszę wykonać. Ale za pół godziny znajdę dla Ciebie czas i będziemy mogli o wszystkich dla Ciebie ważnych sprawach porozmawiać. Będziesz dla Niego autorytetem. Będzie czuł, że jest kochany, że jest akceptowany, że jest najważniejszy rzeczywiście, tak jak mówisz o tym, że jest najważniejszy dla Ciebie, że inne sprawy. Nie są tak ważne, choć są konieczne do zrobienia, choć są również ważne i niezbędne w życiu. E, dlatego pomyśl sobie, że to gadulstwo Twojego dziecka e, jest pewnym wołaniem o to, żebyś spędził z nim czas e, i omówił wszystkie rzeczy, które są dla Niego istotne. Może dla Ciebie nie, ale dla Twojego dziecka tak. A jeśli ono zobaczy, że się przejmujesz tym, co mówi do ciebie, że znajdujesz dla niego czas a i uważnym jesteś na to, co mówi, będzie szczęśliwy. I prawdopodobnie mniej zagadywać będzie wszelkie problemy.